Witajcie kochani, tutaj Love Essence, ja nazywam się Maddy i mówię o miłości. W dzisiejszym nagraniu opowiem Wam o tym, jak otworzyć się na miłość. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że chciałabyś spotkać mężczyznę swojego życia, chciałabyś tworzyć relację, związek z mężczyzną, ale jednocześnie ten mężczyzna nie pojawia się w Twoim życiu, albo pojawiają się tacy potencjalni kandydaci, którzy nie spełniają Twoich oczekiwań, albo co więcej, masz poczucie, że wciąż są jakby powieleniem tej samej starej historii, to być może to nagranie jest dla Ciebie. Ponieważ bardzo często zdarza się tak, że świadomie jakby jesteśmy, mamy poczucie otwarte na miłość, natomiast podświadomie nie do końca tak wygląda. Często jest tak, że świadomie mamy poczucie, że chciałybyśmy tworzyć związek z mężczyzną, natomiast podświadomie mamy różne programy, które nam tę miłość, ten związek sabotują, albo jeszcze nasza relacja z samą sobą nie jest na tyle miłosną relacją, że ta właśnie wewnętrzna nasza relacja z samą sobą nie może we właściwy sposób odzwierciedlić i wyprojektować fajnej relacji na zewnątrz. Ponieważ jedną z najważniejszych rzeczy, jaką powinnaś wiedzieć na temat otwierania się na miłość, to to, że to otwieranie się na miłość tak naprawdę w głębi oznacza, że otwierasz się tak naprawdę najpierw na siebie. Totalnie, na full, bez żadnego ale. Mogłabym oczywiście dać Ci wiele sugestii i wiele wskazówek, jak otwierać się na miłość w sposób właśnie zewnętrzny, w jaki sposób zewnętrznie to okazywać. Prawda jest jednak taka, że nie jest istotne to, jak Ty coś zrobisz na zewnątrz, aż tak bardzo, niż to, jak to właśnie, jak Ty czujesz związek, jak Ty czujesz miłość, jak Ty czujesz w ogóle temat relacji w sobie, w środku. Zatem jeszcze raz, otwieranie się na miłość romantyczną, zaczyna się od Twojej gotowości na miłość wobec samej siebie. Ja zazwyczaj to nazywam hasłem gotowa na miłość. I zaczyna się to w ten sposób, że najpierw jesteś gotowa na relację z samą sobą, potem jesteś gotowa na miłość, a potem z tego wszystkiego stajesz się gotowa na związek karmiący, satysfakcjonujący związek z mężczyzną, którego wybierasz świadomie, a nie w oparciu o Twoje podświadome wzorce, które być może właśnie ten związek sabotują. Natomiast do rzeczy. Przede wszystkim otwieranie się na miłość i bycie w otwarciu na partnera chcę, abyś potraktowało jako super wyzwanie, które moim zdaniem można spokojnie porównać do tego poziomu poddenerwowania, pewnego rodzaju ryzyka, wyzwania, jakie niesie znalezienie nowej, satysfakcjonującej pracy. I jest to wybór, jest to właściwie wybór poszukiwania partnera, który jest super, super wyzwaniową sytuacją. To, co sprawia, że będziesz otwarta na miłość i będziesz otwarta przejść przez cały ten proces spotykania być może wielu mężczyzn po drodze, zanim spotkasz tego jedynego, jest super ważne, żebyś to robiła w energii takiego współczucia, współodczuwania z samą sobą. Powiem Tobie, o co mi chodzi. Pójście na randkę z mężczyzną, którego nigdy wcześniej nie spotkałaś, z którą być może wymieniłaś przez parę dni, parę zdań, kilka rozmów, być może rozmawialiście przez telefon, jest wyzwaniem, nawet z punktu widzenia biologicznego. Jesteś kobietą. Jesteś biologicznie, jakby mamy wkodowane też to, że nowy mężczyzna w jakiś sposób wymusza na nas bycie ostrożną. Więc zobacz, że jest to sytuacja z punktu widzenia biologicznego i z punktu widzenia psychologicznego również bardzo, bardzo ryzykowna tak naprawdę. Nie wiesz, kogo spotkasz, nie wiesz, czy nie marnujesz czasu, nie wiesz, czy nie zawodzisz tak naprawdę w tym momencie swoich oczekiwań, nie wiesz tego wszystkiego. Ta sytuacja wyzwania i ta sytuacja tego, że jest to sytuacja ryzykowna, wymaga współodczuwania Twojego z samą sobą. Bo kiedy idziesz na tą randkę
I dajmy na to, że ten mężczyzna jest bardzo przystojny. Jest właściwie takim, można powiedzieć, idealnym kandydatem dla Ciebie do związku. To wiesz dokładnie, że w sytuacji, kiedy stawka rośnie, nasze emocje również się podnoszą. I ten moment, w którym właśnie masz spotkać tego mężczyznę, być może masz już go przed sobą, jesteście, nie wiem, w Starbucksie, pijecie kawę, stoicie naprzeciwko siebie, być może siedzicie, tak naprawdę czujesz, jak powstają w Tobie wszystkie emocje związane z poczuciem być może niezasługiwania, lęku przed odrzuceniem, a może właśnie jest to lęk przed bliskością, którego do końca nie rozpoznałaś. Jeżeli nie wiesz, jak rozpoznać lęk przed bliskością, polecam Ci skoczyć do mojego nagrania Lęk przed bliskością, który wyświetli się na koniec tego filmiku. Być może jest to lęk Twój przed powtórzeniem tej samej historii, bo być może ten mężczyzna przypomina Ci jakiegoś innego partnera. Może jest tak samo w ogóle niewiarygodnie właśnie przystojny, atrakcyjny, albo mówi coś podobnego, albo po prostu nie ma żadnej tak naprawdę kotwicy w tej sytuacji, ale Twój umysł produkuje po prostu jakieś historie. Emocje w Tobie się podnoszą, zaczynasz czuć ścisk w gardle, zaczynasz czuć ściśniętą klatkę piersiową, zaczynasz się być może czerwienić, co tak przy okazji może być tak naprawdę bardzo urocze, więc nie ma się czym przejmować, ale prawda jest taka, że się przejmujesz. Natomiast co zrobić z tymi wszystkimi uczuciami, które pojawiają się albo na tej randce, albo towarzyszą Ci przez cały dzień myślenia właśnie o tym spotkaniu. Przede wszystkim, kochana, spotykaj je. Zobacz, co stoi za uczuciem lęku. Lęk może jest o to, że powtórzysz właśnie jakąś starą historię. Lęk jest o to, że nie wypadniesz dobrze. Kiedy tak naprawdę była pierwsza sytuacja, w której właśnie wypadłaś być może źle, albo pojawił się głos w Twojej głowie, że nie sprostałaś, że nie dałaś rady, albo że coś się nie udało dlatego właśnie, że nie wypadłaś dobrze. Zobacz, co stoi za tym uczuciem. To uczucie może Ciebie łączyć z czymś, co wydarzyło się w przeszłości, w jakimś innym związku poprzednim, albo w relacji z rodzicami, kiedy byłaś małą dziewczynką. I teraz, jeżeli masz już informację, tak, przyszło jakieś wspomnienie i nadal czujesz ten lęk, to zapraszam Cię do tego, żebyś powiedziała do siebie i do tego lęku również możesz tutaj być. To jest taka część Ciebie, która w sytuacji właśnie wyzwania, jakim jest otwieranie się na miłość, domaga się zaopiekowania. Bez opiekowania się swoim lękiem nie będziesz w stanie rozwijać się w swoim życiu i czy sięgać po coś więcej. W tym momencie mówimy o miłości, której Ty pragniesz. Zaopiekuj się lękiem w ten sposób, że pozwól sobie na to, aby ten lęk poczuć w całości. Powiedzmy, że jesteś w domu, nie jesteś na randce. Pozwól sobie poczuć ten lęk w całości. Spróbuj odprężyć całe Twoje ciało i zobaczyć, gdzie ten lęk jest. Może jest tu, może jest w brzuchu, może jest gdzieś indziej. Poproś, żeby ten lęk opowiedział Ci historię. Jakąś historię, która tak na pewno będzie właśnie miała miejsce, czy miała miejsce w przyszłości Twojej, tej dziecięcej, albo być może połączyć się z Twoją młodością, tak naprawdę z okresem, kiedy byłaś nastolatką i pojawiła się w Tobie energia seksualna, pojawiło się zainteresowanie chłopakami i być może miało miejsce jakieś jeszcze doświadczenie, które bardzo mocno wpłynęło właśnie na Twoją niewiarę, w Twoje być może zaniżone poczucie własnej wartości. Możesz powiedzieć do tego lęku, możesz tutaj być. Jeżeli czujesz ścisk gdzieś w ciele, możesz powiedzieć do tego ciała, do tego miejsca, możesz się rozluźnić i towarzyszyć, być obecną dla tego lęku przez cały czas i zobaczyć, jak się zmienia energia tego lęku. Możesz powiedzieć sobie te rzeczy, których potrzebujesz, które być może potrzebowałaś, aby były powiedziane w przeszłości, kiedy miało miejsce zdarzenie, które w jakiś sposób podsyca w realnej teraz sytuacji, kiedy masz spotkać tego przystojnego w ogóle kandydata na swojego partnera, ten lęk się teraz pojawia, ale on się łączy właśnie z czymś
co było wcześniej. Więc zauważ to. Bądź świadoma tego, co pojawia się w tobie, jakie uczucia, ponieważ te uczucia będą zaproszeniem ciebie do tego, żeby je uzdrowić właśnie przez twoją czułość, właśnie przez bycie twoje w otwartości na te emocje, które się w tobie pojawiają. Oczywiście możesz szukać miłości na totalnym zamknięciu, podchodząc do spraw czysto technicznie. Możesz to robić i możesz oczywiście spotkać też mężczyznę, natomiast jeżeli interesuje cię głębia miłości i to, jak miłość, którą my same sobie najpierw dajemy poprzez naszą obecność, poprzez nasze czułe towarzyszenie sobie, kiedy pojawiają się właśnie trudne emocje lęku, strachu, zawodu, rozczarowania i tak dalej, to wyznacza wzór dla relacji, którą stworzysz z partnerem. I co więcej, to da tobie poczucie pewności siebie. Jeżeli ty jesteś tą, która honoruje swoje uczucia na pierwszym miejscu, to jednocześnie stając się wrażliwą i podatną tak naprawdę, stajesz się najbardziej chroniona, jeśli chodzi o tę właśnie nieznaną ścieżkę, nieznaną drogę, jaką jest poszukiwanie miłości. Mogłoby się wydawać, że podchodząc do sprawy czysto technicznie, strategicznie, znajdziesz partnera i nic przykrego cię nie spotka. Chociaż prawda jest taka, że nie znam osoby, która byłaby otwarta na miłość, czy byłaby w związkach i nigdy, przenigdy nie doświadczyłaby trudnych rzeczy. Natomiast pytanie jest o to i gra toczy się o to, w jaki sposób ty spotykasz to, co spotyka ciebie. Bo obiektywnie oczywiście każdy z nas miewa jakieś sytuacje, które są trudne. Natomiast to, w jaki sposób ty spotykasz tę sytuację i siebie czującą w odpowiedzi na tę sytuację, jest kluczowe. I to mówi o tym, czy jesteś w miłosnej relacji samą sobą, czy być może jesteś w relacji podyktowanej krytycznym głosem, który mówi, mogłaś lepiej wypaść, mogłaś tego nie powiedzieć, mogłaś tego nie czuć, wtedy byłoby lepiej. To jest krytyk wewnętrzny, który sprawia, że nie czujesz się lepiej. Być może jest to krytyk wewnętrzny, którego zinternalizowałaś i uznałaś za swój własny głos, ponieważ miałaś bardzo krytycznego rodzica. A być może twoje dzieciństwo skończyło się dosyć szybko i szybko musiałaś się stać odpowiedzialna. W związku z tym to jest taki głos, który pozwalał ci trzymać się w ryzach. Otwieranie się na miłość tak naprawdę oznacza bycie wrażliwą i podatną, jednocześnie budowanie własnych granic, których właśnie uczysz się poprzez bycie otwartą, poprzez czucie w pełni tego, co czujesz. Jeżeli jest na przykład jakiś dyskomfort, który odczuwasz podczas spotkania z mężczyzną, to uczysz się takich, słów, aby wyrazić to, że do tego momentu jest dla ciebie coś okej, ale potem już nie jest dla ciebie okej. Ten cały proces spotykania w ogóle również własnych uczuć podczas otwierania się na miłość, na partnera daje ci ogromne poczucie własnej wartości, poczucie tego, kim ty jesteś i czego pragniesz. Bez bycia w kontakcie z własnymi uczuciami jest to praktycznie niemożliwe. Więc chciałabym, abyś otwieranie się na miłość potraktowała jako sytuację, która wiąże się z ryzykiem, wiąże się z nieznanym, więc żeby odpuścić kontrolę, która trzyma cię cały czas w tym miejscu, w którym jesteś, bez partnera, potrzebujesz właśnie otworzyć się na to nieznane. Ta miłość to jest to nieznane. Natomiast twoim kompasem jest to, co czujesz. I twoim prowadzeniem jest to, jak spotykasz to, co czujesz i w jaki sposób będziesz zdolna zaopiekować się swoimi emocjami, tymi właśnie, które cię hamują, które być może sabotują twoje randki, twoje spotkania, twoje właściwe tak naprawdę zaprezentowanie się temu mężczyźnie jako kobiety, która ma swoje pasje, ma swój świat. Być może podczas randki zorientujesz się, że tak naprawdę nawet nie potrafisz o sobie w jakiś sposób mówić. Więc to wszystko domaga się, abyś spotykała
w takiej energii współodczuwania z samą sobą, abyś była bardzo łagodna i bardzo kochająca dla samej siebie i aby relacja, którą ty kształtujesz ze sobą w tej właśnie ryzykownej, pełnej wyzwań drodze po miłość swojego życia, żeby to modelowało twoją relację z partnerem później. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, co mam na myśli, mówiąc, że najpierw musisz stać się gotową na siebie, potem stajesz się gotowa na miłość, ponieważ dzięki miłości, dzięki kochającej relacji z samą sobą, tworzysz wzór miłości, jakiej pragniesz i tutaj z automatu stajesz się gotowa na związek, gotowa na mężczyznę. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. Jeżeli odczuwasz coś takiego jak lęk przed bliskością, za chwileczkę wyświetli się film dotyczący właśnie tego tematu. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, zostaw like, zostaw komentarz, jeżeli jest jakiś obszar tematów, który Ciebie interesuje. To byłam ja, Madi, to była Love Essentia, mówiłam o miłości. Pa, pa, kochani, bo